Huragan w ostatnim meczu pokonał Iskrę Narzym 3-2. Z nami jest jako pierwszy trener Iskry, trener gości, pan Krzysztof Pieckowski. Trenerze, poprosimy o komentarz do tego meczu. Komentarz. My posłużamy zwycięstwo Huraganu. Nie ma co tu dyskutować. Troszeczkę żeśmy opory postawili, ale widać było za mało. Huragan jest solidnym zespołem. Widać w ostatnich meczach, jakie wyniki osiągają. Myślę, że jak tak będzie dalej szło, to myślę, że będą mówili o nas. Trener Krzysztof Pieckowski mówi, że Huragan jest solidnym zespołem. My stworzyliśmy dzisiaj multum sytuacji, ale no najlepszy u was był bramkarz. Ja tak to oceniam. Nie, no naprawdę. Troszeczkę bramkarz nam chciał wyciągnąć parę sytuacji. Trochę zachował nas przy meczu, można powiedzieć, nie? Myśmy przegrywali 4-5-1, to było po meczu, tak? Byliśmy na 3-2, no troszeczkę, że za tak, troszeczkę, no ale nie ukrywam, że zasłużyłem zwycięstwo. Wielu trenerów, którzy przyjeżdża do Morąga, twierdzi, że to ciężki teren. Jak ocenia Krzysztof Pieckowski? Nie grałem, grałem tu już nieraz z Huraganem, bo jako w starcie ciągle grałem. No tu nie były łatwe mecze. Dzisiaj to potwierdziło, że jest solidny zespół. Naprawdę trzeba się nabiegać, żeby zremisować, a nie mówić o wygranej tutaj. Nie? To już naprawdę trzeba serducho i siły tutaj, żeby je powalczyć z Huraganem, bo jest mocny. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia na wiosnę i bezpiecznej drogi do domu. Dziękuję również. I powodzonka. Ostatni mecz rundy jesiennej. Była wypowiedź trenera Pieckowskiego, który stwierdził, że Huragan jest solidny i wygrał zasłużenie. Tym razem Tomasz Sambor. Jak trener ocenia dzisiejszy mecz? No, bym się zgodził z trenerem Iskry Narzym. Byliśmy dużo lepszym zespołem piłkarsko. Mieliśmy lepszy pomysł na ten mecz. No, podsumowując mecz, no, worek pełen bramek powinien być. No niestety nasza spora nieskuteczność plus bardzo dobra dyspozycja bramkarza Narzymia. My niestety tracimy dwie bramki, ale dzisiaj sobie w szatni i przede wszystkim też w przerwie powiedzieliśmy, że dzisiaj jest najważniejsze. 3 punkty są, a styl oczywiście chcemy zawsze grać jak najlepiej dla kibiców i dla nas, żeby nas to cieszyło i żeby sprawiało przyjemność, ale dzisiaj był mecz z tym 3 punkty obojętnie w jakim stylu. Dziękuję bardzo. Tyle trener Tomasz Sambor. A w dniach następnych będziemy krótko podsumowywać tą rundę.